żarty się skończyły, prelekcje, panele dyskusyjne, a teraz pozwólcie, że przedstawię wam zawodników, którzy skrzyżują za chwilę rękawice. Panowie, rękawice poproszę, zakładajcie. W narożniku czerwonym, po waszej lewej stronie, Piotr Baczyński ze znanej pięściarskiej stajni Immersion. Zaś na prawo od was, reprezentujący znany pięściarski gym w Oakland w Kalifornii, Tomek Kopczuk. Skrzyżujcie rękawice, drodzy. Chwila dla fotoreporterów. A oto zasady dzisiejszego pojedynku. Będzie on trwał 5 rund, każda poświęcona będzie innemu tematowi. W każdej z rund obaj adwersarze będą mieli po 2 minuty na przedstawienie swoich racji. 2 minuty i ani sekundy dłużej. Na 15 sekund przed końcem wypowiedzi każdego z nich krótki sygnał dźwiękowy uświadomi wam, drodzy panowie, że należy puentować wypowiedź. Oto ten sygnał. Zaś równo po 2 minutach zabrzmi bokserski gong, który zakończy wypowiedź poprzez wyłączenie mikrofonu. Oto ten sygnał. Nieco niższy. Właśnie ten zakończy rundę. Kolejność wypowiedzi będzie się zmieniać w każdej rundzie. Po ostatniej rundzie wy, droga publiczności, czyli sędziowie, zagłosujecie, która z technologii VR czy AR znalazła w waszych głowach większe uznanie. Do tego celu posłużą wam czerwone i niebieskie kartki, które znajdziecie w waszych gift packach. Przypomnę, czerwony narożnik reprezentujący AR Piotr Baczyński, niebieski narożnik reprezentujący VR Tomek Kopczuk. Poszukajcie tych karteczek. Jeśli ktoś nie ma przy sobie gift packu, to proszę podnieść rękę i najbliższy wam kolega, koleżanka z VR teamu poda wam dwie karteczki do głosowania. A o tym, kto rozpocznie dzisiejszy pojedynek, zdecyduje losowanie. Może uczy Reszka, Piotrze? Zatem Reszka. Orzeł wybiera. Pozwolę kolegę zacząć. Dobrze. Zatem w wyniku losowania informuję, że jako pierwszy wyprowadzi cios Tomek Kopczuk, a tematem pierwszej rundy będzie user experience. Z którą technologią łatwiej się oswoić? Która z nich jest łatwiejsza i przyjemniejsza w obsłudze? Tomku, 2 minuty, czas start. Cześć wszystkim. Więc VR ma taką jedną definiującą go cechę. Przenosi użytkownika w zupełnie nowy świat. A człowiek natomiast ma wrodzoną ciekawość i chęć eksploracji, która jest jedną z tych rzeczy, która pozwoliła nam jako cywilizacji dojść tu, gdzie jesteśmy. I to połączenie dwóch z tych cech powoduje, że interfejs użytkownika w wirtualnej rzeczywistości nigdy nie jest problemem, nie staje na drodze. On wręcz znika. I audiowizualnie interfejs wirtualnej rzeczywistości niczym się nie różni od prawdziwej rzeczywistości. Nasze ruchy głowy, ciała, czasami rąk są przenoszone jeden do jednego. Natomiast kontrolery praktycznie wszystkich firm były blisko wzorowane na ludzkich dłoniach, co powoduje, że wszystkie interakcje są bardzo naturalne i wręcz zachęcają użytkowników do eksplorowania, do dotykania wirtualnych obiektów. I zobaczcie, że to wszystko powoduje pewną bezprecedensową sytuację. Jest to być może pierwszy interfejs w historii, który nie wymaga żadnego progu wejścia, żadnej nauki, bo każdy z nas zna go od urodzenia. Wszyscy mamy ręce. I dzięki temu jest to jedna z rzeczy, która powoduje, że ta technologia jest dostępna również dla ludzi nie do końca tak jak my, obytych z najnowszymi technologiami i trendami, co jeszcze bardziej poszerza potencjał tego rynku. Natomiast sama naturalność interakcji powoduje, że człowiek może naprawdę wejść w emocjonalną więź ze światem stworzonym przez autora danego doświadczenia. I to tworzy naprawdę niesamowity potencjał. Panie sędzio, dziękuję bardzo. Przekazuję pałeczkę przeciwnikowi. Kończył pan, panie Tomku, nawet przed czasem. Na ten sam temat user experience, ale w wydaniu AR wypowie się Piotr Baczyński. Dziękuję bardzo. To były piękne słowa i to jest, VR to jest piękny sen. To jest sen, który ja sam śnię od lat, ale jak każdy sen w pewnym momencie napotyka przeszkodę w postaci twardej rzeczywistości. W tym momencie to jest rzeczywistość rozszerzona, która ma szereg przewag. Niestety ubolewam nad tym miażdżących. Przede wszystkim żyjemy w czasach, w których
Narzędzia są nam obce, coraz częściej pracujemy umysłami, ale jest jedno narzędzie, w którym staliśmy się ekspertami. Jest jedno narzędzie, którym operujemy lepiej niż nasi przodkowie, jakąkolwiek dzidą czy włócznią od trzeciego roku życia do 80. Tym narzędziem jest smartfon. W tym momencie rodzimy i umieramy się ze smartfonami w dłoniach. I niezależnie jak długo będziemy apelować i biadać nad tym, jak wiele czasu w nich spędzamy, fakt jest taki, prawie każdy ma smartfon. Każdy ma smartfon, mówmy się. I na pewno każdy wie, jak go używać. Rozszerzona rzeczywistość, która od samego początku była mocno związana ze smartfonami, w tym momencie staje się standardem, staje się taką samą funkcją smartfonu jak kamera. Tak jak kamera w smartfonie stworzyła z nas wszystkich fotografów, tak dodanie funkcjonalności rozszerzonej rzeczywistości stworzyło nas natychmiast ekspertami w tej technologii. Dziękuję. Ależ zawodnicy wyprowadzają bardzo szybkie ciosy. Trzymaj, Piotrze, mikrofon, dlatego że ponieważ pierwszą rundę rozpoczynał Tomek, to ty rozpoczniesz rundę drugą. Zaczynamy je na zmianę. A temat rundy drugiej to uniwersalność technologii. Jaki jest potencjał zastosowania AR-u, VR-u? W jakich branżach, dziedzinach, sytuacjach może się on sprawdzić? Zaczynaj, Piotrze. Dzięki. Rozszerzona rzeczywistość, jak sama nazwa wskazuje, wpływa na naszą rzeczywistość, czyli pozwala wzbogacić, rozszerzyć obraz, który widzimy. Więc absolutnie każda dziedzina życia, w której mamy do czynienia ze spektrum widzialnym, może na tej technologii zyskać. I przykładów jest bardzo wiele. Od rzeczy bardzo poważnych, jak na przykład chirurdzy, lekarze, którzy mogą wyświetlić na ludzkim ciele w rozszerzonej rzeczywistości faktyczne położenie organów. Czyli zanim ten chirurg wbije ten skalpel, zobaczy dokładnie, w którym miejscu w ciele pacjenta mieści się ta konkretna rzecz. Po rzeczy trochę bardziej praktyczne, jak możliwość umeblowania własnego mieszkania, już niedługo zmiany kolory ścian, podłogi, zobaczenie samochodu, zanim go kupimy. Po rzeczy całkowicie abstrakcyjne. Jedną z najpopularniejszych w tym momencie aplikacji AR, jaka istnieje, jest aplikacja, w której opiekujemy się wirtualnym smokiem. I w tym momencie chyba 25% ogólnych aplikacji AR ściągniętych to jest właśnie ten smog. Więc możliwość zobaczenia niezwykłych, wymarłych zwierząt, możliwość zobaczenia kompletnie fantastycznych postaci, wyświetlenie White Walkera z Game of Thrones we własnej łazience, to wszystko jest możliwe. Także od rozrywki, przez rzeczy praktyczne, po edukację, bo tak samo rozszerzona troszkę łatwiej, pozwala nam zobaczyć przedmioty i mieć z nimi interakcję w skali 1:1. Czyli każdy dzieciak ze smartfonem w swojej szkole może wyświetlić na swoim stole, na swoim biurku model trójwymiarowy dowolnego obiektu, dowolnego zwierzęcia, dowolnej animacji i mieć z tym interakcję i czuć się, jakby stał obok. Dziękuję. Tomku, ten sam temat, uniwersalność technologii, ale widziana oczyma sympatyka VR-u. Więc wirtualna rzeczywistość w przeciwieństwie do rozszerzonej rzeczywistości ma już dzisiaj szerokie spektrum zastosowań. I przede wszystkim zastosowań naprawdę przydatnych i w biznesie, i w życiu. Zacznijmy od tego, co daje nam VR. Więc VR daje nam możliwość doświadczenia czegoś, co jest fizycznie niedostępne w tym miejscu. I od razu na myśl przychodzi branża turystyczna, czyli hotele, nieruchomości. I w tym momencie nieruchomości, które są jeszcze dziurą w ziemi albo planem w głowie architekta. Branża rozrywkowa, wszystkie gry. W ogóle rynek gier jest najbardziej chyba niedoszacowywanym rynkiem na świecie. W tym momencie jest warty 100 miliardów dolarów w tym roku. To jest dosyć dużo. I witalna rzeczywistość ma zastosowanie od edukacji, na przykład chirurgów, po wojsko. Czyli symulacje prawdziwych wielkoskalowych działań wojennych czy taktycznych, gdzie zniszczenie tego prawdziwego sprzętu kosztowałoby setki milionów dolarów. Natomiast tworzenie fizycznych symulatorów, tak jak to się działo jeszcze wczoraj, kosztuje niedużo mniej. Troszkę poruszając dostępność. W tym momencie każdy posiadacz telefonu z Samsungiem jest w stanie pójść do dowolnego salonu RTV AGD i za niewielkie pieniądze wejść w wirtualną rzeczywistość. Sony sprzedało 1 000 000 urządzeń z VR-em, więc nie jest, w tym momencie nie jest taka jasna
ta granica popularności pomiędzy tymi dwiema technologiami. I na koniec taka jedna ciekawa historia, którą kiedyś usłyszałem, która pokazuje uniwersalność tej technologii. Pewien mężczyzna z powodu obowiązków, bądź też dowolnego głupiego powodu, nie mógł być obecny przy narodzinach swojej córki. Dzięki kamerze 360 i telefonowi z VR-em mógł tam być. I to jest naprawdę niesamowite. No to niesamowite jest to, Tomku, że wyprowadziłeś cios dokładnie w ostatniej sekundzie tej rundy, a tematem rundy trzeciej będzie dojrzałość technologii. Przepraszam, Piotrku, pomyłka. Na jakim etapie rozwoju jest technologia? Jakie duże firmy w nią zainwestowały? Jak to rokuje na przyszłość? Rozpocznie ponownie Tomek, bo zaczynamy na zmiany. Proszę, Tomku. No więc witalna rzeczywistość miała już spokojnie 2 lata, żeby dojrzeć i dojrzała. Podejrzewam, że głównie dlatego, że wielkie firmy zainwestowały w nią 4 miliardy dolarów. I te wielkie firmy, które za nią stoją, to Facebook, Google, Samsung, Sony, Microsoft. Jeżeli tak prześledzimy historię powstania VR-u od początku do teraz, gdzie jesteśmy, na początku HTC i Oculus wprowadziły pierwsze obiektywnie dobre urządzenia, gotowe do pokazania światu. Po czym Microsoft wprowadził do Windowsa 10 możliwość wprowadzenia generycznych hełmów VR. To wprowadziło pewną wojnę cenową. Dalej Samsung zmienił troszkę zasady gry i wprowadził mobilność. Valve z drugiej strony za pomocą platformy Steam dał nam możliwość dostępu do naprawdę ogromnej bazy kontentu w wirtualnej rzeczywistości. Tworzenie kontentu nigdy nie było prostsze dzięki wsparciu takich engine'ów 3D jak Unreal czy Unity. I to wszystko się dzieje teraz. Natomiast przyszłość jest w urządzeniach mniejszych, tańszych i jeszcze bardziej przenośnych. I to właśnie zaprezentował Facebook na ostatniej konferencji przy pomocy urządzenia Oculus Go, które jest absolutnie niezależne od komputera, nie wymaga go, jest tanie, jest mobilne i będzie przyszłością. Ale to wszystko się dzieje już teraz. A teraz na temat dojrzałości technologii AR Piotr Baczyński. Dziękuję bardzo. AR to była technologia, którą przez wiele lat było bardzo ciężko kochać. Dlatego, że pomijając fakt, że jeszcze nie działała na smartfonach, to żeby właściwie działać, wymagała markerów. Czyli za każdym razem, kiedy chcieliśmy coś pokazać w AR, potrzebowaliśmy wydrukować kartkę papieru, na tej kartce papieru mieć kod, ten kod gdzieś postawić i dopiero potem patrzeć na to przez kamerę. I to był dramat. Ale teraz mamy tak ogromną zmianę, rewolucję, która sprawiła, że AR działa bez markerów. Coś, co od dawna próbowano osiągnąć, co wiele firm twierdziło, że osiągnęło, pojawiło się nagle w tym roku, wczesnej jesieni. Apple wypuścił swoją technologię ARKit. Chwilę później, tak szybko, że nawet nie zdążyli do tego zrobić logo, swoją technologię wypuścił Google, AR Core. I nagle się okazało, że możemy sobie rozszerzać rzeczywistość swoimi smartfonami czy tabletami bez konieczności drukowania czegokolwiek. Co sprawiło, że nie potrzebujemy niczego więcej niż nasz smartfon. I to jest ten moment przełomowy, kiedy ta technologia naprawdę stała się czymś, co będzie zaraz powszechne. I mówimy tutaj o gigantycznych ilościach urządzeń. Kiedy pojawił się ARKit, to był któryś tam wrzesień, w ciągu nocy to był update systemu iOS 11. Nagle kompatybilne z ARKitem stało się kilkaset milionów urządzeń Apple'a. Takich sytuacji, kiedy technologia pojawia się tak naprawdę z dnia na dzień, w historii było bardzo niewiele. Chwilę później dołączył AR Core, więc mamy już kolejne kilkaset milionów urządzeń Google'a. W ciągu roku czy dwóch to będą miliardy. Mówimy tutaj o miliardach urządzeń, które już teraz są w waszych rękach. I to jest nieprawdopodobny, gigantyczny skok. To jest technologia, która będzie w rękach każdego człowieka. Dziękuję. Dzięki. Zatrzymaj, Piotrze, mikrofon, dlatego że czwartą rundę rozpoczniesz również ty. Tym razem wypowiecie się, drodzy panowie, na temat monetyzacji i potencjału biznesowego. Postarajcie się powiedzieć, na której z technologii już dziś można zarobić, ale też posnujcie wizję, jak to może wyglądać za jakiś czas. Dziękuję. Na pewno na obydwu technologiach można zarobić. Na pewno na obydwu zarobienie na żadnej z tych technologii nie jest łatwe. Tak to jest z innowacyjnymi technologiami, że trzeba się troszkę namęczyć. Natomiast tutaj także mówimy o przede wszystkim rozmiarze rynku.
Za każdym razem, kiedy chcemy namówić potencjalnego klienta na skorzystanie z technologii VR, musimy mu wytłumaczyć, że tych gogli jest na rynku troszeczkę mniej niż odtwarzaczy VHS wciąż funkcjonujących. W momencie, kiedy mówimy o AR-ze, zwłaszcza w sytuacjach jak na przykład rynek amerykański, gdzie iPhone'y są rozpowszechnione, mówimy, tak, w sumie każdy z waszych klientów już to posiada. Inaczej wygląda to przy projektach B2B. W momencie, kiedy nasz klient może udostępnić swojemu klientowi system, ta bariera znika. Ale to, co decyduje o sukcesie platformy, to jest content. Jeżeli jesteś deweloperem Unity, deweloperem Unreala, i chcesz zarobić jakieś pieniądze, chcesz zrobić pierwszą aplikację, to musisz dokonać wyboru. Czy chcesz zrobić aplikację na system, którego na rynku jest w tym momencie 500 tysięcy, 600 tysięcy, 800 tysięcy sztuk, czy może zaryzykujesz jednak z rynkiem miliarda urządzeń? A to i tak jest bardzo, bardzo wczesny etap. Dlatego, że za jakiś rok czy dwa Apple wypuści swoje gogle AR i ogłosi wszem i wobec, że oto AR jest oficjalnie cool. I wtedy dopiero się zacznie. Dziękuję. Dzięki, Piotrze. Na ten sam temat Tomek. Więc monetyzacja w przypadku VR-u wydaje się być odrobinę łatwiejsza niż w przypadku rzeczywistości rozszerzonej, ponieważ rzeczywistość rozszerzona jest troszeczkę ograniczona siłą mięśni osoby, która używa telefonu. Więc ta konwersja zajmuje troszeczkę więcej czasu. Natomiast VR pozwala w pewien sposób dotknąć marzeń. I to dotknięcie marzeń urealnia na przykład przyszłe inwestycje, czyli nieruchomość typu dziura w ziemi, przez co jest dużo łatwiej sprzedać. Dodatkowo w przypadku punktów sprzedaży, tak jak w tym case'ie, umożliwia użytkownikowi doświadczenie pewnych dodatkowych opcji, na przykład opcji do samochodu, które normalnie do tej pory były taką linijką w cenniku i nie znaczyły nic. Z tą emocjonalną więzią jest minimalnie łatwiej je sprzedać. W przypadku, nie można zapominać o branży gier. Nie wiem, czy wiecie, jak myślicie, jaka jest średnia wieku gracza na świecie? Wszyscy myślą, że gry są targetowane dla dzieci. Natomiast średnia graczy to jest 31 lat. I cały czas rośnie. A wraz z nią dochód rozporządzalny rośnie. Mikropłatności są też już coraz bardziej rozpowszechnione w branży gier i troszeczkę zjadają nasze portfele, ale cóż, niestety albo stety zależy, po której stronie barykady stoimy. I tak samo przemysł Hollywoodu zaliczył pierwszą w historii nagrodę Oscara za content VR-owy i za tym wszystkim pójdzie cała machina Hollywood. I tutaj widzimy taką pewną część wspólną dla wszystkich sposobów monetyzacji VR-u. VR umożliwia monetyzację nie tylko dóbr wirtualnych, lecz także realnych. Czasami nawet kilkukrotne. Przykładem są widowiska sportowe, gdzie możemy sprzedać najlepsze miejsce na stadionie 1000 razy. Dziękuję. Myślę, że zawodnicy dostarczyli wielu argumentów za jedną i drugą technologią. Cieszę się, że nie jestem w Państwa skórze i nie będę musiał wydawać werdyktu. A przed nami runda finałowa. Jak mawia klasyk, ponieważ najlepszą obroną jest atak, to w rundzie ostatniej zawodnicy będą musieli wykazać słabości technologii przeciwnej. Jako pierwszy Tomek Kopczuk postara się powiedzieć, co za słabe uważa w technologii AR. Dajesz, Tomek. Więc trzecie prawo Clarka mówi, że dostatecznie zaawansowana technologia jest nierozróżnialna od magii. No więc patrząc na przekrój aplikacji dzisiaj w App Store z zaszerzoną rzeczywistością, tej magii tam jeszcze nie ma. Jest na to naprawdę bardzo dużo przeszkód, które użytkownik musi przeskoczyć, żeby skonfigurować taką aplikację. I w teorii to wszystko ma się zmienić w momencie, kiedy wejdą na rynek okulary AR. Natomiast trzeba przypomnieć historię Google Glassów, które były pewnym prekursorem okularów AR. Okazały się naprawdę ogromną porażką, no bo ludzie nie są do końca, nie czują się komfortowo z tym, że ktoś może ich nagrywać bądź też naruszać ich prywatność w jakikolwiek inny sposób. I te wszystkie choroby wieku dziecięcego sprzętu AR, rozszerzona rzeczywistość będzie musiała jeszcze przejść. Natomiast VR ma już to za sobą.
Natomiast jedna rzecz jest pewna. Obie te technologie będą miały swoje miejsce w przyszłości i będą ogromne. Natomiast wszystko wskazuje na to, że VR jest już teraz, natomiast rozszerzona rzeczywistość będzie za chwilę. I to wszystko się bardzo płynnie zmienia. W tym momencie jest ogromny rozrzut pomiędzy jakością najlepszych aplikacji AR-owych na App Store i średnią. I to będzie iść do przodu. Natomiast w tym momencie jedyni ludzie, którzy potrafią naprawdę wykorzystać ogromny potencjał rozszerzonej rzeczywistości, to są najwięksi profesjonaliści z branży. Co jest bardzo smutne, bo patrząc na najlepsze aplikacje, na przykład aplikację Porsche, ten potencjał jest naprawdę ogromny. No ale wszystko jest przed nami. Obie technologie naprawdę mają ogromną przyszłość. Dziękuję bardzo. Dzięki, Tomku. Jako że wygrał losowanie Piotrek, ostatnia akcja meczu będzie należała do reprezentującego AR zawodnika, czyli Piotra Baczyńskiego. Dziękuję. Wirtualna rzeczywistość to jest wspaniała, piękna technologia. Ale od samego początku aż do dzisiaj nie może sobie poradzić z kilkoma podstawowymi problemami. Problem tak zwanej choroby lokomocyjnej, czyli problem wynikający z tego, że jest nam po prostu nieprzyjemnie, kiedy mamy na głowie gogle. Pomijając już sam fakt konieczności nałożenia gogli, który dla wielu osób, bądź z bujnymi fryzurami, trudnym makijażem, lub nawet z powodów kulturowych, jest nie do przejścia. Próbowałem założyć kiedyś w Kuwejcie ministrowi obrony gogle na głowę i skończyło się to bardzo, bardzo źle. Do dziś żałuję, że nie udało mi się go namówić. Pamiętam pilota F-16, który po zdjęciu gogli powiedział, że to jest dla niego zbyt duży hardcore. I niestety to wciąż trwa. Ja bym strasznie chciał, żeby udało się to pokonać, ale jeszcze trochę brakuje. Kiedy to się uda pokonać, wtedy będę mógł powiedzieć, że technologia VR jest gotowa do masowego użycia. Kolejnym problemem jest brak kontentu. Brak naprawdę fajnych aplikacji. Nie mówię tutaj o wspaniałych aplikacjach biznesowych, które już teraz są używane przez ludzi przez firmy na całym świecie. Mówię tutaj o aplikacji, którą chciałbym uruchomić po powrocie do domu. Chcę wziąć gogle i mówię sobie, ale sobie teraz pogram w tą grę. Tak jak Xbox został zbudowany dzięki takiej grze jak Halo, VR wciąż niestety nie ma tej gry. Kolejnym problemem jest komplikacja. Oczywiście możemy powiedzieć, jasne, idź do sklepu, kup gogle, ale kup także kabel, odpowiedni komputer, zasilacz, kartę graficzną, odpowiednio dużo RAMu, procesor, naucz się to wszystko instalować, a potem jeszcze ściągnij jakąś dobrą grę, ale kup wcześniej 20 różnych, zanim znajdziesz tę, która ci się podoba. To nie jest jeszcze tak proste. Dlatego ja uważam, że VR ma przed sobą wielką przyszłość. Uważam, że będzie jednością z AR-em, ale jest jeszcze dużo mniej obecny w życiu niż w mediach. Dziękuję. Dzięki bardzo. Za nami 5 rund oratorskich popisów stronników VR-u i AR-u. Nagródźcie ich brawami. Bardzo dziękuję, panowie. Wykazaliście się nie tylko olimpijską formą, ale też graliście fair play, za co wam obu dziękuję. I pora na werdykt. Poproszę, poszukajcie kartkę niebieską. Tych z was, którzy uważacie, że wygrała technologia VR, oraz o kartkę czerwoną tych, którzy uważają, że wygrał AR. Głosujemy równocześnie, także na 3-4 podnieście ręce do góry. 3-4 i trzymajcie je parę sekund, ja postaram się porachować. Do tylu nie wiem, czy umiem liczyć tak szybko. Oczywiście liczenie odbywa się w sposób umowny, ale muszę powiedzieć, że już wiem, kto wygrał. I drodzy państwo, informuję, że zdaniem uczestników, panowie, podejdźcie do mnie, zdaniem uczestników trzeciego European VR AR Congress, zwycięzcą oratorskiego, podkreślę, pojedynku została technologia AR i reprezentujący ją Piotr Baczyński. Natomiast dziękując wam za to, że dostarczyliście wiedzy, mam dla was niespodzianki. Dla każdego z uczestników debaty w postaci ringu mam super książkę Zawód Zwycięzca z dedykacją autora. Proszę, to jest twoja, Tomku, to jest twoja, Piotrze, z dedykacją autora Wadima Makarenki. Super książka, czytałem, polecam wszystkim. Wadim jutro będzie uczestnikiem VR Kongresu, także jak chcecie, to podchodźcie do niego. A wam bardzo dziękuję za dawkę wiedzy i super emocje. Brawo.